Zapraszam bardzo serdecznie na 24. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. Witam zaproszonych gości księdza Michała Kanie, panią Sotwin, przedstawicielkę naszą związane ze Światowymi Dniami Młodzieży i pana Mariana Kozendrę z Inwestycji Biogazowej. No, może na początku, proszę Państwa, tak. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Proponowany porządek obrad. Zatwarcie sesji, zatwierdzenie porządku obrad i dwa podjęcia uchwały. Kto z Państwa jest za takim porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Państwo też to uchwała, jeżeli byśmy studiowali. Pierwsza uchwała, tak jakby w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Miejskiej na rok 2016. Pani Uchwała Rady Gminy Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Miejskiej na rok 2016. Paragraf pierwszy. Tej uchwały dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Miejskiej na rok 2016. 17 grudnia 2015 roku w następujący sposób. Zmienia się plan wydatków budżetu na rok 2016 w następujący sposób. Zmniejsza się wydatki budżetu o 71 tysięcy i zwiększa się wydatki budżetu o 71 tysięcy. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 tysięcy złotych. Po zmianach plan budżetu wynosi dochody ogółem 59 564 tysiące. 449 zł 22 grosze, przychody budżetu 18 779 315 zł, wydatki budżetu ogółem 77 553 764 zł 22 grosze i rozchody budżetu 790 tysięcy. Paragraf drugi tej uchwały, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała ta dotyczy tylko zmian w zakresie wydatków, a zmiany są następujące. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu modernizacja sieci wodociągowej i infrastruktury wodociągowej w Dnikowie i w Morawicy o 60 tysięcy. Zmniejsza się środki na asfaltowanie dróg w Rącznej o 11 tysięcy, natomiast zwiększa się plan wydatków na zadaniu ogrodzenie szkoły podstawowej Jeziorane 51 tysięcy i likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Morawicy 20 tysięcy. Ponadto ja mam tu jeszcze wnioski, jest prośba o wprowadzenie do budżetu następujących zmian. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu budowa zbiorników wodnych w Człowie o 156 tysięcy i środki te przeznacza się na wydatki związane z dożynkami 49 tysięcy i wydatki dotyczące Światowych Dni Młodzieży 107 tysięcy. Przesuwa się środki w kwocie 110 tysięcy do tej pory zapisane w budżecie na zadaniu odwodnienie szkoły podstawowej Piekary i przenosi tą kwotę 110 tysięcy na zadanie remont OSP Piekary. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków, to znaczy jest wniosek dodatkowy o przesunięcie środków w kwocie 60 tysięcy, to jest w ramach zadań zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 60 tysięcy zmniejsza się na zadaniu budowa systemu parkingów i przenosi na zadanie przygotowanie wniosków do inwestycji zintegrowane inwestycje terytorialne. Oprócz tego dokonuje się przesunięcia środków 600 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na tablicę ogłoszeń. Ja mam pytanie dotyczące tego zmniejszenia o 150 tysięcy. 156. Tak, z czego ono wynika? To znaczy mamy w budżecie tam środki, jeszcze to zadanie nie będzie realizowane w tym roku. A czemu? Jesteśmy w trakcie projektowania i nie ma szans na realizację w tym roku tej inwestycji. Jeśli chodzi o zbiorniki w Człowie, w związku z powyższym te pieniądze byłyby zamrożonymi pieniędzmi. Ta inwestycja zostanie powtórzona w roku 2017. Jeżeli ta inwestycja, proszę Państwa, ma być powtórzona, to powinniśmy właściwie nie wprowadzać kolejnych dwóch zadań w tym momencie, bo tak naprawdę te pieniądze są wydatkowane. I szanowni Państwo, te pieniądze są przeznaczone na Światowe Dni Młodzieży i przeznaczone są na drożynki, więc
Musieliśmy znaleźć środki na te dwa wydarzenia, więc znaleźliśmy pieniądze, które w tym momencie są zamrożone. One nie będą wydatkowane w roku 2016. Dopiero będą wydatkowane w roku 2017. Powinna być tego typu decyzja jako przedyskutowana na przykład na komisjach albo nie jakoś tak. No bo dostajemy taki strzał, szczerze mówiąc, w trakcie głosowania. Nie jest to dobry. Ja nie mam oczywiście nic przeciwko temu, że gmina i tak musi dołożyć Światowi Młodzieży. Natomiast chodzi mi o jakby sposób podejmowania decyzji. No on trochę nie jest. Szanowni Państwo, teraz byliśmy dopiero w stanie oszacować mniej więcej koszty, jakie mogą być związane z Światowi Młodzieży. Więc jeśli Pani chciałaby radna dyskutować na komisjach, to musielibyśmy dwa miesiące temu wiedzieć, jakie będą koszty związane z Światowym Dniem Młodzieży. A to doskonale wiecie o tym, że koszty, które będą generowane, pojawiają się teraz. Mniej więcej wiemy, jakie to mogą być koszty. Zresztą mamy tutaj przedstawicieli Światowego Dnia Młodzieży, więc mogą powtórzyć, że do 30 czerwca była rejestracja. Teraz możemy powiedzieć mniej więcej, ile tych osób będzie zarejestrowanych. Teraz są już szczegółowe informacje, więc jak są szczegółowe informacje, to mamy możliwość zabezpieczenia środków. A myśmy tydzień temu się dowiedzieli o tym, czy właściwie nie tydzień temu, bo tydzień temu wystarczyły dokumenty bez tego. Czy myśmy się dowiedzieli dopiero dzisiaj o tym, że zbiorniki w Człowinie będą robione? Można było na przykład... No to wcześniej już mówiliśmy od dawna, tylko Państwo mówiliście się na to uwagę. No tak, ale ustalić to na komisji. Znaczy, tak, szkoda, że Pana Kotka nie ma, ale może powiem to, co wiem na ten temat. Dzisiaj sprawdzałem go i jest zwrotka wysłana do pana właściciela tam, żeby tą działkę od niego dokupić, bo jedna działka jest kupiona, musi być druga. Procedury wydzielenia tej działki już są. W tego roku jest do WPF-u, Państwo przegłosowali na sesji czerwcowej projekt zbiorników i projekt sieci. I on będzie realizowany w tego roku, ale z tego co wiemy, do końca roku te projekty nie zostaną wykonane. Zahaczam o 2017 rok, więc w 2017 roku mówiłem do Pani Skarbnik, że będzie trzeba dubeltowej kwoty, więc trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie na 2017 kwotę na projekt zbiorników i projekt tej sieci i wykonawstwo. Także będzie około 1 000 000 zł, żeby te inwestycje zrealizować. Natomiast płatności w tego roku nie będzie. No i Pani Skarbnik doszła do wniosku, że wszystkie inwestycje, które nie będą realizowane w tego roku, znaczy płacone, to żeby tych pieniędzy nie trzymać, to ze wszystkich inwestycji ściągnąć pieniądze i zmniejszyć zadłużenie. Tak Pani Stefan? Na następnej sesji będzie korekta co do tych środków, na których na zadania pozostają te środki i będziemy zmniejszać kredyt. Generalnie tendencja mi się podoba, natomiast jakby sposób procedowania. Czy Państwo musicie mieć świadomość, że te zbiorniki i projekty w Człowie będą razy dwa? To znaczy trzeba zapłacić powiedzmy w marcu za projekty zbiorników i sieci i trzeba znaleźć pieniądze, żeby już nie czekać tylko na wiosnę, czekać na wykonawstwo, czyli trzeba zabezpieczyć według mojej wiedzy około 1 000 000 zł na te inwestycje Pana Mastka. I do końca 2017 roku je zrobić. To tyle. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Jeśli nie, to proszę o przegłosowanie, kto jest za tą uchwałą. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby wstrzymujące, reszta za. Następnie mamy uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej. W paragrafie pierwszym uchwały nr 1 łamane przez 3/2014 roku Rady Gminy Liszki z dnia 4/12/2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnych wprowadza się zmiany w składzie osobowym komisji przez powołanie do obecnego składu komisji rewizyjnej radną Dagmarę Filip. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakieś uwagi Państwo macie? Jeśli nie, to kto jest za uchwałą tej treści, proszę o przegłosowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Reszta wstrzymuje. Pięć za. Pięć za. Osiem. I, a to nie jest, 14. 13. Czyli jest 9. 13, 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 13
A na mocy? A ma tu 13, czyli 8 jest 5 za 8, 4. Następnie uchwała w sprawie. Co to znaczy? Przeszło. W sprawie programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niszki w latach 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niszki. Czytaj to wszystko Państwu? Czytać? Nie czytać. Dobrze, w takim razie proszę Państwa przeczytam tylko tak, że wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Niszki, paragraf 4 uchwały powierza ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niszki. Paragraf 5 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Jeśli nie ma uwag, kto z Państwa jest za uchwałą, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jedno głosie. Następnie mamy uchwałę w sprawie wyrażenia. Rada Gminy Niszki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybu zawarcia umowy dotychczasowej dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej numer ewidencyjnym 1945-3 o powierzchni 007A, stanowiącej własność Gminy Niszki z przeznaczeniem do korzystania z działki, w tym na dojazd drogi gminnej działka numer 1891 oraz działki numer 1945-3 i przez 5 oraz działki numer 1945-6 na okres 3 lat. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest uzasadnienie. Jeśli nie potrzeba czytać, to nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za uchwałą w tej wyjściu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Następnie mamy uchwałę Rady Gminy Niszki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na najem sali lekcyjnej numer 114 o powierzchni 19,65 m2 znajdującej się w budynku zespołu szkół imieniem świętego Jana Kantego Bliszka, stanowiącej własność gminy Liszki, przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w zakresie nauki języka angielskiego na okres 3 lat. Paragraf 2. Na nią uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie. Są jakieś uwagi? Jeśli nie, to kto z Państwa jest za uchwałą tej wyjścia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Następna uchwała numer 6. Rada Gminy Niszki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na najem sali lekcyjnej numer 19 o powierzchni 9,9 m2 znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Rącznej, stanowiącej własność Gminy Niszki, przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w zakresie nauki języka angielskiego na okres 3 lat. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są uwagi? Nie ma. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Uchwała 7. Rada Gminy Niszki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcem na najem sali gimnastycznej o powierzchni 271 m2 znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Poleżynie, stanowiącej własność gminy Niszki, przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tenisa stołowego na okres 09.09.2016 do 23.06.2017. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Następnie Rada Gminy Niszki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem sali lekcyjnej numer 205, 206, 207, 214 znajdującej się w budynku zespołu szkół imieniem świętego Jana Kantego Bliszka, stanowiącej własność gminy Niszki z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć praktycznych na okres 3 lat. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za uchwałą w tej wyjściu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. I dzisiaj tę uchwałę, proszę Państwa, zostaliście w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Zabierzów na prowadzenie porady psychologiczno-pedagogicznej w Zabierzowie oraz realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Paragraf 1. Udziela się pomocy finansowej dla gminy Zabierzów
przez gminy Liszki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności poradnej psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w 2016 roku. Paragraf drugi, pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w gminie Zabierzu w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Liszki na rok 2016 do łącznej wysokości 53 tysiące złotych. 1. Dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w 2016 roku, kwota dotacji do 4300 zł. 2. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2016 roku, kwota dotacji 7000. Paragraf 3. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Zawiedu w sprawie współfinansowania działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zawiedzowie. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Zawiedu w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego w podwładze kwestii wspomagania rozwoju dziecka. Paragraf 3. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczania dotacji, o których mowa w paragrafie pierwszym, określa porozumienie zawarte między gminami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Paragraf 6, a nie 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Jakie uwagi Państwo macie? Jeśli nie, to co z Państwa jest do uchwały? Z czego wynika ta kwota akurat 53 tysiące? Jest to współpraca z Zawierzowem. Pani Małgosia jest... Liczba dzieci po prostu wygląda na dziecko i liczba dzieci jest to pobierane z dzieci zameldowanych na terenie gminy i uczęszczający do naszych placówek na terenie naszej gminy. I to jest kwota przemnażana. Dobrze, dziękuję. W takim razie, kto z Państwa jest za uchwałą tej treści? Kto jest przeciw? Myślę, że trzymam jednogłośnie. Proszę Państwa, na tym byśmy uchwały wyczerpali. Mamy wolne wnioski, mam dwa pisma, ale to na koniec zostawimy.